Bohatery są, aha, aha. Gorący, aha, aha. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale i pewnie znaczna część z was spyta: hola, 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 ale jaka recenzja, wariacie? Przecież miało nie być recenzji. No moi drodzy, nie wiem czy wiecie, od jakiegoś czasu waham się nad tym powrotem, bo wielu, naprawdę wielu z was o to prosi i ja się uginam powoli pod tym naporem wręcz ciężkości tej ilości i osób. No i zajrzyjcie do kart społeczności, bo tam sami możecie zdecydować, co będzie przyszłością tego kanału, co tu się będzie ukazywało. I powiedzmy, że ankieta ta potrwa do jutra, czyli do piątka, do wieczoru, a w sobotę sobie to zliczę wszystko i zobaczymy, co będzie się tutaj ukazywało. Dość jednak o mnie, wróćmy jednak do magazynu LEGO Ninjago Legacy. Ten magazyn w dzisiejszym dniu ukazał się już w kioskach, kosztuje on niezmiennie 19,99, numer 5 na 2021 i nie jest to ostatni numer w tym roku. Będzie jeszcze szósty, ukaże się w październiku, w sumie może jeszcze w grudniu się jeden ukaże. No zobaczymy, co jest bardzo ważne. Oprócz dwóch figurek, czyli figurki Kaja i Nindroida, otrzymujemy tu magazyn, co jest oczywiste, ale i całkiem nowy album na naklejki. Jest to druga seria, Legenda powraca, druga seria Ninjago Legacy naklejek i otrzymujemy tu również album, więc jeżeli ktoś z was chce zbierać sobie te naklejki, to nie tylko otrzymacie tutaj tą pierwszą saszetę w swoim życiu, być może, bo być może jest tutaj też w regularnej sprzedaży, ale i przede wszystkim album, który no najbardziej się, jak wiadomo, opłaca kupować w tych magazynach. Ja tych dwóch oczywiście tutaj nie będę prezentował, prawdopodobnie poświęcimy im osobny odcinek, gdy tych naklejek też troszkę więcej zbiorę, dlatego też tym bardziej ważne, żebyście wpadli na te społeczności i oddali swój głos co do przyszłości tego kanału, bo jeżeli gdzieś tam te recenzje nowości będą wysoko w tabeli, no to oczywiście te recenzje nowości wrócą. Znaczy wszystko tam wróci, ale w zależności od tego, jak oddacie głosy, w takim natężeniu będą na kanale po prostu, tak? Więc jakby, no, po prostu wpadajcie na karty społeczności, a teraz wróćmy do magazynu, bo to przecież głównie dla niego tutaj dzisiaj przyszliście. Magazyn, no jak to magazyn Legacy, jest wypełniony treścią, no, ninjagową jak najbardziej. Znajdziemy tutaj oczywiście komiks, ciut większy format niż normalnie w magazynach. Są również wężony, jak widzimy. Na środku znajdziemy dość duży plakat, no i zachętę, chociaż nie wiem, czy trzeba zachęcać kogoś, by kupował ten War Machine, magazyn Marvel Avengers z War Machine'em. No nie, bo ta figurka jest po prostu prześwietna i liczba w ogóle elementów, no, co ja będę drugadał, chyba o tym wiecie. Komiks później, tak jak mówiłem, poza wężonami pojawiają się oczywiście Nindroidy. Na środku, wybaczcie moją lekką nieznajomość, Moro to jest bodajże. No i całkiem fajny Zane w tej wersji złotej, jeżeli chodzi o plakaty. Tu powinien być ten napis, kto to był. Moro, dobrze, coś tam jednak wiem, wow, o tym Ninjago, bam! Jest również zachęta tutaj, byście wzięli udział w dali swoją opinię co do polepszenia tego magazynu. Moja opinia co do polepszenia tego magazynu nawet nie tyczy się tego magazynu, co trochę dodatków, bo no, troszkę zajeżdżamy tu recyklingiem, ale zaraz do tego przejdziemy. Mamy przedstawionego Super Łotra, część 13, troszkę postaciek, troszkę łamigłówek, no i przede wszystkim, co będzie w kolejnym numerze. A czekajcie, jest konkurs, nie widzę konkursu. Co w kolejnym numerze, no to jeżeli oglądaliście kanał JK'a, no to no właśnie, troszkę mi to zajeżdżał recyklingiem, bo no co prawda tak, jeżeli mnie pamięć nie myli, to Zane'a tego nie otrzymaliśmy nigdy w magazynie w wersji Legacy, ale szkielety otrzymaliśmy, co najmniej dwa, jak nie trzy. Chyba one były w wersji z czerwonymi stringami, jednakże dla mnie niebieskie stringi nie są aż tak cenne. Chyba że tworzycie sobie armię tutaj takich kościotrupów, no to wtedy jak najbardziej. Jeżeli zależy wam na jednej postaci kościotrupa, no to trochę gorzej. Dla mnie nie powiem, no bywało gorzej, bywało lepiej. Armia jakichś kościotrupów może kiedyś stworzy jakąś bitwę, no to się przyda. Jednakże Zane, no niczym tutaj niczego mi żadnego kloca nie urywa. Natomiast 21 października zapewne ten numer kupimy, no i to po prostu też sprawdzimy. No i jeszcze reklama National Geographic Kids i mamy tu zabawkę świetny, no, Noctowizor. Jakbyście nie widzieli, czy zostawiliście mi jeszcze subskrypcję, czy nie, to może Noctowizor wam pomoże i kliknijcie w takim razie. No i jeszcze Star Wars. Na wszystkie te magazyny przyjdzie czas, bo akurat na magazyny mocno głosujecie, by wróciły. No i pewnie też chcecie oprócz magazynów zobaczyć figurki. Przybliżmy je więc. No i teraz tak, mówię tutaj o recyklingu, no i zdecydowanie mamy też chyba do czynienia tutaj z nim. W
wydaje mi się, że obydwie figurki w takiej wersji gdzieś się pojawiały. I o ile jeszcze Nindroid pal licho, no bo kurczę tutaj, wiecie, no też mnie poprawcie, bo ja tak mówię, na świecie Ninjago znam się mało, ale Nindroid to są chyba takie rzeczy, że w sensie, wiecie, to są jak tacy kitowcy. W świecie Ninjago, takich po prostu było pełno, w związku z tym trochę jak szkielety i tak dalej mogą zapełnić nam armię i tu się jakoś nie gniewam, tym bardziej, że te postaci po prostu są spoko, no bo po prostu wiecie, nie wiem, mi pasują nawet do jakichś futurystycznych mocków, do futurystycznych rzeczy, jako właśnie takie roboty, no może nie Terminatory, ale jednak no gdzieś myślę, że można ich fajnie użyć, nie tylko w świecie Ninjago, poza tym takich wojowników było pełno, chociaż chyba faktycznie, dłużej mu się przyglądam, nie, to tego Nindroida chyba nie mieliśmy, no bo faktycznie tutaj ta klata mi mówi, że pierwszy raz ją widzę na oczy, z tyłu tutaj też trochę spoko, no jak najbardziej Nindroid jest wart uwagi, natomiast ten Kai, mi się wydaje, że ja go mam piąty, chyba raz, czwarty na pewno, i jest to Kai, którego naprawdę już mam wiele, tak wiele, że tego chyba się pozbędę, po prostu chyba go wystawię na swoim sklepie przystańklocków.pl, no bo po co mi 5 identycznych Kajów, po prostu, po co, no kurczę, a wojny klonów to mają być, no nie, wojny klonów to w Star Warsach, zresztą do czego was serdecznie zapraszam teraz, także no tutaj troszkę zdecydowanie recykling, a takich głów to już mam w ogóle, no nie zliczę, no w sensie tyle samo co Kajów chyba, także zdecydowanie jeżeli coś tutaj przykuwa naszą uwagę powinno, to moim zdaniem Nindroid, jednakże mamy tutaj jedną ważną rzecz, która jakby rekompensuje nam tą słabszą figurkę. A jest nią faktycznie tutaj, no ten magazyn na naklejki, bo wiecie, gdyby nie to, musielibyśmy go kupić osobno, no za pieniądze, prawda, pewnie jakąś dyszkę, jak nie więcej, także to zdecydowanie mi rekompensuje tego Kaja i jeszcze się nie gniewam, jednakże bez tego albumu zdecydowanie nie byłby to mój faworyt w najlepszych numerach Ninjago Legacy już w ogóle, ale w ogóle Ninjago w tym roku, bo troszkę recyklingu i jedna fajna figurka, za jedną figurkę 20 zł to już ciut dużo uważam, jeżeli jednak nie macie takiego Kaja, dodajcie jeden więcej plusik do właśnie tego wydania. Jeżeli go macie, ale chcecie album, no to też jakbym tutaj się jeszcze nie gniewał. Jednakże jeżeli nie chcecie albumu i nie chcecie Kaja, no to wątpię, czy za dwie dyszki kupicie tego Nindroida. I tyle, moi drodzy, w temacie. A w temacie przyszłości tego kanału jeszcze raz zapraszam was na karty społeczności. Pamiętajcie, by tam wpadać, bo wasz głos jest naprawdę ważny i się liczy i wy możecie podyktować dosłownie, co tutaj na kanale się będzie działo. Do piątku do wieczora głosujemy, tak zapraszam was serdecznie. Tak samo jak zapraszam was do kliknięcia subskrypcji, która po prostu dla mnie osobiście jest ważna i dla was też, bo wraz z dzwonkiem pomoże wam nie przegapić różnego rodzaju filmów, takie jak chociażby Ninjago, którego na tym kanale było wiele i teraz właśnie was do niego chociażby odsyłam. Dzięki, że byliście tutaj ze mną w kolejnym odcinku na moim kanale, no i do zobaczenia wkrótce. Bye!